bardzo duże poczyniły szkody, że tak powiem, w moim ciele. Najpierw przykuły mnie do wózka. Następnie sprawiły, że już samodzielnie potrafiłem usiedzieć. Podniesienie szklanki herbaty stało się dla mnie rzeczą niemożliwą. Pisanie na klawiaturze, czy jakakolwiek praca trwała u mnie, że tak powiem, wieki. Musiałem robić coraz dłuższe przerwy, które po prostu coraz bardziej uniemożliwiały mi dalszą pracę, swoją działalność. Informacja o tym, że nagle pojawił się lek, była to informacja fantastyczna. Mniej więcej tak jak bym usłyszał, że stał się cud. Było to coś, co jeszcze 10 lat temu było niemożliwością. Żyję w te 33 lata obecnie i całe życie myślałem, że moje życie będzie dużo krótsze, bo tego leku po prostu nie będzie. Dzięki właśnie temu leczeniu, które jest, ja znów po 12 latach swojego życia jestem w stanie samodzielnie usiedzieć. Bardzo mocno wzmocniłem się tu w mięśnie szyi, brzucha. Bardzo mocno mi się wzmocniły w ogóle mięśnie dłoni, zwłaszcza prawej. I nawet tutaj na tych skalach, na których jesteśmy tam badani w czasie tego leczenia, jestem jedną z osób na Śląsku, która osiągnęła najwyższy progres, bo przeskoczyłem bodajże chyba 8 punktów na skali więcej. Do tej pory bez tego leku życie osób z SMA kończyło się w granicach wieku 40 lat. A teraz mam ten termin przydatności swojego ciała do użytku dużo większy, dużo dłuższą perspektywę, a za tym mam dużo większe plany i ambicje. W momencie, gdybym urodził się teraz i były badania przesiewowe, wykryto dużo szybciej moją chorobę. W tym momencie nie siedziałbym tutaj na wózku. Nie byłbym osobą z niepełnosprawnością. Ja nawet nie wiedziałbym, czym jest właściwie SMA. Moim zdaniem badania przesiewowe powinny być obowiązkowe. Kiedyś SMA dla mnie było potworem najgorszym, wszystko co mogło być. Natomiast teraz uważam, że SMA jest częścią mnie, która w jakiś sposób mnie ukształtowała i sprawiła, że mimo tego SMA, mimo tej niepełnosprawności, w miarę aktywnie żyję, prowadzę własną działalność gospodarczą. Współpracuję z różnymi firmami, nawet z jedną międzynarodową, w której projektuję zaawansowane aplikacje na desktopy czy aplikacje internetowe oraz mobilne. Przygoda ze skokami spadochronowymi pojawiła się tak 2 lata przed fundacją, gdy to stwierdziłem, że mimo tej swojej choroby, to chciałbym zrobić coś szalonego. I zacząłem sobie tak skakać prywatnie ze spadochronem. Co prawda, zanim to się udało, było bardzo dużo problemów technicznych, bo to jednak mało osób skacze z osobami niepełnosprawnymi, a zupełnie nikt nie skakał z osobą z SMA, której stan zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Musiałem znaleźć dobrze wykwalifikowanego tandem pilota, który ze mną skoczy. Musieliśmy
już typowo na strefie sprawdzić, czy te uprzęże są dobre, czy mnie prawidłowo utrzymają, czy dam radę odpowiednio zabezpieczyć nogi przy lądowaniu. I cała ta masa rzeczy, która trwała przeszło pół roku, zanim oddałem pierwszy swój skok, żeby to wszystko tak dopiąć, żeby to było wszystko bezpieczne i się udało. A następnie ta moja przygoda ze skokami zamieniła się w ogólnopolską akcję skoków spadochronowych z podniebną drużyną SMA. W momencie, kiedy już ten lek się pojawił, potrzebowaliśmy pokazać Polsce, po społeczeństwu, Polakom, rządzącym, że taka choroba jak SMA jest. Pytam do kilku znajomych, co mógłbym zrobić, żeby tam porwać za sobą społeczeństwo. A moi znajomi, jak to zawsze na znajomych można liczyć, odesłali mi SMS-em informację, żebym wyskoczył przez okno. Nie byłoby w tym nic fajnego, gdyby nie to, że mieszkam na parterze. Podejrzewam, że to trafiłbym raczej do nagrody Darwina za najgłupszą śmierć czy cokolwiek, ale ostatecznie pomyślałem, że skoro skaczę, no to zamiast skakać przez okno, zrobimy drużynę osób chorych na SMA, która skoczy z 4000 metrów. I tak posłałem ten pomysł tam do fundacji. Fundacja powiedziała tak, okej, robimy. Ale tak nie bardzo dowierzali, aż się udało. A udało mi się zorganizować chyba w miesiąc pierwszą edycję podniebnych skoków drużyny SMA. Na ziemi trzymają osoby z niepełnosprawnością bardzo wiele granic. Jest taka blokada, żeby w ogóle, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła uczestniczyć w społeczeństwie normalnie. W momencie takiego skoku jest takie nagromadzenie różnych emocji, od adrenaliny, od szczęścia, poprzez strach, że to jest taka mieszanka wybuchowa, która sprawia, że w pewnym momencie wygałgania nie wiem, taki ogrom tych wszystkich emocji, że zaczyna czuć się wolny. Organizowałem też kilka wyjazdów na nighty. Też szalone, bo jak osoba z nawózku może jeździć na nightach, to w ogóle się wydaje abstrakcyjne. Ale tak, to są nighty dla osób z niepełnosprawnościami, są nawet tutaj w Polsce, w Białce Tatrzańskiej. Co prawda nie są to typowe nighty, bo to są nighty na takim specjalnym siedzisku, ale pozwalają na jazdę normalnie po stoku, na tych siedzeniach wyciągowych, razem z instruktorem. Osoby, które mają bardziej, że tak powiem, sprawne ręce, górę ciała, dostają dodatkowo do rąk dwie kulonajty i jeżdżą całkowicie samodzielnie. Rzeczywistość osób z niepełnosprawnością jest straszna. W Polsce bym powiedział, że jest nawet jeszcze bardziej niż może się wydawać. Mamy wiele miejsc nieprzystosowanych, mamy bardzo wiele ograniczeń. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie te ograniczenia na klatę i postaramy się z nimi żyć, to jest nam wtedy dużo łatwiej, dużo prościej, bo nie skupiamy się na tym, jak nam jest źle, tylko szukamy rozwiązania, jak z tego, jak nam jest źle, wyjść na drogę, jak zrobić, żeby było nam po prostu lepiej.